Raczy być Chryste przebłaganym, ku nam grzesznym Twym podranym. Za grzechy Ojca błago, świętej Twej Matki powaga. Za grzechy Ojca błago, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Witamy was, siostry i bracia, w tę szczególną, radosną uroczystość. Wszyscy święci przypominają nam o celu naszego ziemskiego życia, o niebie, do którego zdążamy. Czcimy dzisiaj tych znanych i nieznanych, tych ogłoszonych przez Kościół błogosławionymi i świętymi, a także tych, o których świętości wiedzą tylko najbliżsi. Chcemy ich prosić, aby wstawiali się za nami przed Bożym Majestatem. Tę przeświętą koncelebrowaną sprawujemy w dwóch intencjach. Ksiądz proboszcz za zmarłych z rodziny Laszczak, Wojteczek, Tur, Juchniewicz, Gierganiec, Kleniec, Godlewski, Fiodorowicz. Ja natomiast za zmarłą Krystynę, za zmarłą żonę Krystynę Siemieniuch oraz za zmarłych z obydwu stron. Rozpoczynając tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, Ty powołujesz człowieka do doskonałości w miłości. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty wskazujesz drogi do wiecznego zjednoczenia z Tobą. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty jesteś źródłem świętości. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładziesz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tego Tyś jest święty, tego Tyś jest Panem, tego Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i z każdych pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czterech istot żyjących i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są? Skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Oto lud wierny, szukający Boga. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny, szukający Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. Oto lud wierny, szukający Boga. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, co Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się,
podobnie jak On jest święty. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własno posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, 12 lat temu, mniej więcej o tej porze roku, pracując jeszcze jako dziennikarz w jednej z niemodlińskich gazet, miałem okazję przeprowadzać wywiad z nowo ustanowionym wikarym w parafii. Wśród pytań takich tendencyjnych, co jest jego pasją, czym się interesuje i skąd pochodzi, zapytałem go, co jest jego największym marzeniem. Spodziewałem się, że powie: dobra parafia, piękne wakacje, a może wygrana szóstka w totolotku, która pozwoli mu spełnić te ukryte marzenia. A on odpowiedział jeszcze bardziej zaskakująco niż myślałem: moim marzeniem jest dostać się do nieba. Tak spodobały mi się te słowa, że uczyniłem je tytułem tego wywiadu. Bracia i siostry, to powinno być marzenie każdej i każdego z nas. Po to bowiem żyjemy, żeby dostać się do nieba. Nieistotne jest nasze bogactwo ziemskie, jakie pałace, jakie królestwa tu na ziemi sobie zbudujemy. My powinniśmy tak żyć na ziemi, aby w przyszłości dostać się do nieba. A żeby dostać się do nieba, trzeba być świętym, bo święci są w niebie. I musimy przede wszystkim wyrzucić z siebie to przekonanie, że świętość nie jest dla mnie, że to tylko dla wybranych, dla niektórych. Każdy i każda z nas powołany jest do świętości, bo celem w naszym życiu musi być niebo. Niebo musi być marzeniem każdego z nas, a wiemy doskonale, że marzeniom czasem trzeba pomóc. Jak zatem żyć, aby kiedyś w przyszłości dostać się do nieba i także 1 listopada mieć swoje święto? Przede wszystkim na pierwszym miejscu trzeba nam naśladować świętych. Ilekroć kapłan wychodzi do ołtarza w czerwonym lub białym ornacie, to najprawdopodobniej tego dnia wspominamy jakiegoś świętego. Wspominamy, czyli
poznajemy Jego życiorys, a także modlimy się przez Jego wstawiennictwo. Bo święci to nasi ludzie u Pana Boga, którzy modlą się wraz z nami w tych intencjach, które my Bogu oddajemy. Nie modlimy się sami, oni modlą się wraz z nami. I właśnie poznając te życiorysy świętych, chcemy się nimi zachwycić i przełożyć je na współczesny czas. Nie chodzi o kalkowanie jeden do jednego. Może kiedyś włosiennica była dobra, może kiedyś biczowanie było dobre. Nam nie trzeba dzisiaj majątku rozdawać i po naszym pięknym zaodrzu chodzić w prześcieradle i głosić swoją filozofię. Nam trzeba znaleźć coś, co będzie znakomite na współczesny czas, na to, co dziś jest nam potrzebne. Bracia i siostry, znajdźmy sobie takiego świętego przyjaciela, który wraz z nami będzie się modlił, a z drugiej strony będzie nas inspirował do pięknego życia. Nie może być patron naszej parafii, błogosławiony Czesław, może być święty Jakub czy święty Józef, którego rok obchodzimy, a chociażby święta Rita, poznawana w diecezji za sprawą sanktuarium w Głębinowie. Takim moim przyjacielem jest święty Józef. Wśród jego katalogu cnót wciąż zawstydza mnie jego milczenie i wciąż próbuję, by było mniej gadania, a więcej konkretnych czynów i więcej zapomnianej cnoty w XXI wieku, cnoty dyskrecji. A kto jest Twoim świętym przyjacielem? Ale obok naśladowania świętych z ołtarza, naśladujmy także świętych z sąsiedztwa. Tak nazywa ich papież. To są te osoby, które nigdy publicznie nie zostaną ogłoszone świętymi czy błogosławionymi. Ale jak wspomniał ksiądz Grzegorz w słowie wstępnym, my byliśmy świadkami ich świętości. I kiedy w tych dniach, dzisiaj i w najbliższych dniach, będziemy odwiedzali różne cmentarze i stawali nad grobami, będziemy stawali nad grobami świętych ludzi, bo idziemy na cmentarze, bo tam są święci. Taką świętą postacią, wspaniałą do naśladowania, może być Twoja kochana mama, która martwiła się o Twoje życie, co z Ciebie wyrośnie, i brała Ciebie na kolana i uczyła Cię czynić znak krzyża Twoją malutką rączką. Tym świętym może być Twój tato, który może nigdy nie powiedział Ci kocham Cię, ale tak troszczył się o Ciebie, że te słowa niemym głosem wypowiadał, potwierdzając konkretnymi czynami. To może Twój dziadek, który opowiadał Ci historię z jego młodości i uczył Cię życia i tajemnic techniki świata. Albo babcia, której pierogi czy babcia piaskowa mogłaby wygrać niejeden kulinarny konkurs. Święci sąsiedztwa są nam łatwiej do naśladowania niż święci z ołtarza, bo żyli w podobnych okolicznościach, w podobnych warunkach życiowych jak my. Dlatego obok tych pięknych kwiatów tysiąca zniczy, niech będzie wdzięczna modlitwa, bo to jest najważniejsze. Ale niech też będzie pytanie, czym nas inspirujesz w tym codziennym życiu, drogi mój bliski zmarły, bliski memu serca. Ale obok tego naśladowania potrzeba nam nieco oryginalności. To znaczy, piękna codzienność może być kluczem do nieba. Nieco mówiliśmy o tym w czas odpustu, że wszystko, co robimy, mamy robić najpiękniej, jak potrafimy. Nie na pół gwizdka, nie na pół łebka, nie tak, by inni patrząc mówili, tak tej Polski nie zbudujemy, ale na 100% najładniej, jak potrafimy, najpiękniej, jak potrafimy. Bo my mamy osiągnąć świętość poprzez piękne życie tu na ziemi. Bądź świętą matką, która kocha wymagająco swoje dzieci. Bądź świętym ojcem, który troszczy się o swoich najbliższych. Bądź świętym kucharzem, który najlepiej gotuje, jak potrafi. Ta codzienność, te karty naszego życia, z którymi przyjdziemy kiedyś przed Boże oblicze, mogą być dla nas
przepustką i kluczem do nieba. A co więcej, potrzeba nam tych małych gestów w codziennym życiu, byśmy tu na ziemi nie czynili sobie więcej piekła poprzez zazdrość, zawiść, złość i brak miłości. Ale już tu na ziemi chcemy tą trudną rzeczywistość naszego życia okraszać małymi gestami miłości, by już tu na ziemi pojawiało się niebo, bo od nas zależy, czy zgotujemy tu sobie piekło, czy zbudujemy tu sobie niebo. I jak dojdziemy do Ojczyzny Niebieskiej, będzie nam lepiej, łatwiej żyć, bo już tu na ziemi przywikniemy do tego anielskiego stanu. Może mniej plotkowania, może mniej zazdrości, podać sobie dłoń na przeproszenie, podpowiedzieć, gdy ktoś się myli, uśmiechnąć się do siebie, pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Tak małe gesty, ale jak trudne. Tak małe gesty, ale jak zmieniające tą trudną rzeczywistość dnia codziennego. Okraszajmy tą codzienność miłością, by wszystkim żyło się piękniej, łatwiej i piękniej, wspanialej. Bracia i siostry, od nas zależy, czy będziemy świętymi, czy też nie. Jak mówił świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, albo będzie świętym, albo będzie z nikim. Od naszej codzienności, w której możemy naśladować świętych z obrazka i świętych sąsiedztwa, jak również piękną codzienność napełniać miłością, od tego zależy, czy kiedyś osiągniemy niebo, czy też nie. W tych dniach, kiedy myślimy o naszych zmarłych, niech wciąż w nas ożywia się to marzenie i pragnienie, by dostać się do nieba, bo o to w życiu chodzi, by pięknie żyć na ziemi, a kiedyś cieszyć się wiecznością w niebie. Co daj nam Boże. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, którym mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Umiłowani, ufając w potęgę orędownictwa świętych, którzy dzisiaj stoją przed nami, aby poprzez ufną modlitwę wypraszać nam potrzebne łaski błogosławieństwo, prośmy z pokorą. Błagamy Cię, Panie, niech orędownictwo świętych wspiera Kościół w codziennym głoszeniu Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za młode serca, aby były otwarte, Panie, na Twoją łaskę,
by nie lękały się żyć w codzienności zgodnie z Ewangelią. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za prześladowanych za wiarę, o łaskę, o siłę trwania, odwagę w głoszeniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas tu zgromadzonych, byśmy w otwartości serca zawsze zawierzali Bogu nasze troski i sprawy, wierząc głęboko w orędownictwo naszych świętych patronów, aniołów stróżów. Niech wypraszają nam potrzebną Boga łaski i błogosławieństwo, niech będą mocnieniem dla naszych rodzin i wszystkich tych, którzy są drodzy i bliscy naszym sercom. Prosimy także o łaskę zdrowia i potrzebne błogosławieństwo dla brata Jana. Oddajemy dobrą Bogu Piotrusia, Michałka, Dawidka w pewnej intencji o rozwiązanie trudnej sprawy i we wszystkich troskach, które przynieśliśmy tutaj w sercach naszych. I chwili ciszy oddajmy je dobremu Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę życia wiecznego dla naszych drogich zmarłych, polecanych w tej Eucharystii, zmarłą żonę Krystynę Siemieniuch oraz zmarłych z obydwu stron, by miłosierny Pan wprowadził do chwały wiecznego szczęścia. Za zmarłych z rodziny Laszczak, Wojteczek, Tur, Juchniewicz, Gierganiec, Klewiec, Godlewski, Fiodorowicz, by miłosierny Pan obdarzył ich chwałą wiecznego szczęścia. Włączmy tą ufną modlitwę wszystkich bliskich zmarłych naszym sercom, pamiętając i prosząc o życie wieczne dla naszych zmarłych mam, zmarłych ojców, za zmarłe żony i mężów, za zmarłe siostry i braci, za zmarłe córki i synów, za wszystkich naszych zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych, za naszych drogich zmarłych kapłanów, księdza proboszcza Jana Bogackiego, księdza prałata Stefana Baldego, naszych księży wikarych, księdza Krzysztofa Bytomskiego, księdza Krzysztofa Niebudka. Prośmy, by dobry Pan ich wszystkich wprowadził do szczęśliwości wiecznej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W majestacie na niebieskim tronie siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie. Cherubini, serafini, jakim aniołowie inni przed Nim się kłaniają, radośnie śpiewają. Święty, święty, święty wołają. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich świętych. Wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem. Spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do Niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. Dlatego z niezliczoną rzeszą świętych i aniołów wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zasłabo, pełne są niebiosa, pełne są niebiosa, i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości, hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławione, błogosławione, które idzie w imię Pańskie, które idzie w imię Pańskie, które idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, błogosławionym Czesławem, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obnaż nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Boże, tylko Ty jeden jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i od uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam ochroną, niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Dziękujemy bardzo serdecznie naszemu dzisiejszemu gościowi, kaznodziei, księdzu Pawłowi Chyle za to piękne, płomienne kazanie, które na pewno w każdym z nas rozpaliło pragnienie nieba, pragnienie świętości. Niech Pan Bóg błogosławi nam na spokojne przeżycie dzisiejszego wieczoru i najbliższych dni. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chwalcie Pana Chrystusa.